Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, na którą poprosiliśmy Państwa w związku z wizytą Pana Profesora Marcina Wiącka, Rzecznika Praw Obywatelskich. Raz jeszcze Panie Profesorze bardzo serdecznie dziękuję, że przyjął Pan nasze zaproszenie, że odwiedził Pan dzisiaj nasz powiat, tak odległy już praktycznie na rubieżach Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie Panią Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Panią Małgorzatę Malczuk. Proszę Państwa, wizyta Pana Profesora jakby miała dzisiaj taki charakter, gdzie odwiedzaliśmy nasze placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy dziecka. Chciał Pan Rzecznik zobaczyć, jak te placówki funkcjonują na terenie naszego powiatu. Odwiedziliśmy też jeden z domów pomocy społecznej, największy dom w Kozuli, który prowadzony jest przez powiat bialski. Oczywiście między wizytami, pomiędzy placówkami udało nam się jeszcze z Panem Profesorem porozmawiać o bardzo ważnych kwestiach, nie tylko dla powiatu bialskiego, uważam dla całego tutaj regionu. Bardzo się cieszę, że Pan Rzecznik rozważa możliwość i jakby wyraża taką wolę, aby w przyszłości powstało tutaj właśnie biuro terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest to, uważam, wielka sprawa i dla naszego powiatu, jak również dla naszego regionu. Także Panie Profesorze, już dzisiaj z góry dziękuję za to, że w ogóle wyraził Pan taką wolę, chęć i wierzę w to, że w niedalekiej przyszłości uda nam się wspólnie to zadanie zrealizować, tym bardziej, że jak Państwo wiecie, w niedługim czasie będziemy realizowali naszą powiatową inwestycję, będzie nowy obiekt, w którym na pewno pomieszczenia na potrzeby Biura Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich się znajdą. Więc ja raz jeszcze bardzo serdecznie dziękuję Panie Profesorze za dzisiejszą obecność Pańską. I bardzo proszę, jakby Pan Profesor. Bardzo dziękuję. Dziękuję Panie Starosto za zaproszenie. Jestem tutaj z poczucia obowiązku, ale również jest to dla mnie ogromnym zaszczytem. Dlaczego? Miałem przyjemność spotkać się dzisiaj z osobami zaangażowanymi w pomoc słabszym. Miałem przyjemność odwiedzić rodzinny dom dziecka w Żabcach, instytucjonalny dom dziecka w Maniach, a także dom pomocy społecznej w Kozuli. Poznałem tam ludzi, którzy poza profesjonalizmem oddają swojej pracy ogromne serce. Pomagają słabszym, ich działalności, ich pracy przyświetla to, co jest najważniejsze również dla mojej pracy, czyli godność człowieka. Uważam, że placówki te działają wzorcowo. Działają wzorcowo w wspaniałej, bardzo dobrej współpracy z lokalnymi samorządami, w tym z powiatem bialskim. I zasady funkcjonowania, a także praktyki przyjęte w tych miejscach uważam, że powinny być ocenione bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Oczywiście rozmawiałem również z Państwem zajmującymi się, opiekującymi się tymi miejscami o problemach. Ja jestem w trakcie przygotowywania koncepcji pewnych wystąpień dotyczących opieki nad dziećmi, a także domów pomocy społecznej. I również usłyszałem wiele cennych bardzo wskazówek. Bardzo dobra informacja również dotarła do nas dzisiaj, mianowicie rząd przedstawił założenia bardzo dobrego projektu ustawy dotyczącego domów pomocy społecznej, więc najkrócej chodzi o projekt ustawy umożliwiający domom pomocy społecznej wpis prowadzony przez wojewodę na listę podmiotów leczniczych, także będzie dużo łatwiej prowadzić działalność leczniczą na terenie Domu Pomocy Społecznej, większe wynagrodzenie przeznaczyć dla personelu, w szczególności dla
pracujących tam i poświęcających swoje umiejętności pielęgniarek. Miałem również ogromny zaszczyt i przyjemność przeprowadzić dyskusję z samorządowcami, z lokalnymi przedstawicielami lokalnych wspólnot mieszkańców. Ma to dla mnie szczególne znaczenie, dlatego że ja bardzo cieszę się, że od kilku dni, od 1 lipca, nie obowiązuje już ograniczenie związane z działalnością, przebywaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach podlaskich gmin. Że ten quasi stan nadzwyczajny, który mieliśmy od kilku miesięcy, został uchylony. Stan nadzwyczajny został uchylony, ale problemy nie zostały uchylone. One są w dalszym ciągu. Wielu przedsiębiorców, wielu ludzi, gospodarstw agroturystycznych, właścicieli pensjonatów czy restauracji poniosło ogromne szkody z tego powodu. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że również lokalne samorządy poniosły szkody związane z infrastrukturą, która wymaga naprawy. I również do biura rzecznika bardzo wiele osób zgłasza się w tej sprawie. Ja podejmowałem już stosowne działania w tym zakresie, próbowałem zainteresować tą sprawą i przedstawić te problemy również właściwym władzom, w szczególności Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. Pogłośniem mojej dzisiejszej dyskusji z lokalnymi samorządowcami będzie kolejne wystąpienia. Dowiedziałem się również o bardzo bolesnym dla mieszkańców, niezwykle trudnym problemie związanym z ruchem samochodowym, z tirami, które oczekują na przejechanie przez granicę, uprzykrzając tym samym codzienne funkcjonowanie mieszkańcom. Ten problem również powinien być rozwiązany. Ja również będę próbował odnaleźć formuły, w jakich mogę zwrócić się do odpowiednich organów władz, żeby te kwestie rozstrzygnąć. I ostatnia rzecz. Tak jak pan starosta wspomniał, Rzecznik Praw Obywatelskich działa nie tylko w Warszawie. Zgodnie z obowiązującym prawem rzecznik ma kompetencje do tworzenia pełnomocnictw terenowych za zgodą Sejmu. Więc to Sejm decyduje ostatecznie w tej kwestii. Ja, jak obejmowałem ten urząd, a dzisiaj mija dokładnie rok od momentu mojego wyboru przez Sejm, wskazywałem, że wschód Polski potrzebuje pełnomocnictw terenowych. W tej chwili są 3 w Gdańsku, Katowicach i we Wrocławiu. Na wschód od Wisły nie ma pełnomocnictwa terenowego. I dlatego bardzo się cieszę, że pan starosta, powiat bialski, wystąpił do mnie, wiedząc o tych moich deklaracjach, z inicjatywą, z chęcią, aby takie pełnomocnictwo powstało w przyszłości w Białej Podlaskiej. Dziękuję bardzo za tą inicjatywę. Dostrzegam również, że taka potrzeba istnieje. Ja mam jeszcze 4 lata kadencji, więc będę próbował, będę robił wszystko, aby na wschodzie Polski delegatur tych pełnomocników terenowych było tyle, ile potrzeba. Nie wszystko zależy ode mnie, ale bardzo dziękuję za tę inicjatywę, dziękuję za to, że tu jestem i proszę o mnie pamiętać. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo, jeżeli Państwo mają pytania, to jestem do dyspozycji. Panie Rzeczniku, ja chciałbym tylko zasygnalizować taki problem dotyczący wykluczenia komunikacyjnego. Pan poruszał też w wystąpieniu między innymi o hospicjach do ministerstw. Tam też został podkreślony ten problem. Natomiast jeśli chodzi o specyfikę niektórych powiatów jak Bialski, on jest bardzo rozległy, jeden z 3 największych w kraju. I tutaj ten system rządowego funduszu komunikacyjnego, on nie funkcjonuje dobrze, bo on jest zbyt mały jak na takie odległości pomiędzy miejscowościami, gdzie by można było przywrócić komunikację. Potrzebna by była chyba modyfikacja jakaś tego systemu na szczeblu krajowym w odniesieniu do różnych powiatów też.
I tutaj powiat jedynie stać na 4 linie bodajże chyba, a wiele wsi i innych miejscowości gmin jest pozbawionych komunikacji zbiorowej. Moim zdaniem wykluczenie komunikacyjne, z którym mamy do czynienia, i to jest fakt, który jest stwierdzony, to jest problem nie tylko tego, że człowiek nie może się przedostać i ogranicza się jego wolność przemieszczania się po terytorium Polski, tak? Ponieważ osoba, która nie ma jak dojechać do szkoły, nie może realizować swojego prawa do nauki. Osoba, która nie ma jak dojechać do lekarza, nie może realizować swojego prawa do ochrony zdrowia. Osoba, która nie może dojechać do określonego miejsca, aby tam pracować, nie może realizować swojej wolności wykonywania zawodu. Ja już wiele miesięcy temu starałem się zasygnalizować właściwym władzom, że problem wykluczenia komunikacyjnego to jest tak naprawdę problem prowadzący do tego, że wiele osób nie może korzystać ze swoich podstawowych wolności i praw. Że to się nie ogranicza wyłącznie do przemieszczania, tylko po prostu nie są w stanie być podlegać takiej ochronie, jakiej powinien każdy obywatel w tym kraju podlegać. Prace dotyczące wykluczenia, walki z wykluczeniem komunikacyjnym toczą się również na poziomie Komisji Europejskiej. Ja swego czasu miałem też rozmowę z panem komisarzem Januszem Wojciechowskim w tej sprawie, bardzo, bardzo dobrą. Pokłosiem tej rozmowy było też moje wystąpienie do Rady Ministrów w tym zakresie. Ja podkreślałem, że oczywiście nie należy, należy pamiętać, że komunikacja jest jednym z zadań jednostek samorządu terytorialnego, wspólnot lokalnych. Natomiast tu trzeba troszkę więcej państwa. Trzeba więcej państwa, bo to jest to, co pan redaktor powiedział, brakuje pieniędzy, tak? Brakuje pieniędzy, więc to ten system powinien mieć ramy krajowe funkcjonowania transportu publicznego powinny być nieco inne niż są w tej chwili. Nie można, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy samorządy są wielokrotnie obciążone problemami związanymi z, na przykład z kryzysem uchodźczym, na przykład z zmianami w zakresie podatków, nie można w tej chwili wszystkiego powierzać samorządom. Samorządy mają bardzo dobre intencje, pracują niezwykle ciężko nad tym, żeby zapewnić swoim mieszkańcom dojazd do szkół, miejsc pracy, do lekarza, ale również tutaj potrzeba państwa. Tego państwa potrzeba jest więcej i ja podejmowałem działania w tym zakresie już jako rzecznik. To było też jedno z moich pierwszych wystąpień jeszcze w ubiegłym roku i zamierzam ten temat kontynuować i w dalszym ciągu prowadzić dyskusję z odpowiednimi ministerstwami w tym zakresie. Ja mam pytanie dotyczące właśnie tego braku pełnomocnictwa tutaj na naszym terenie, bo nie ma go. Nie wiadomo, czy w najbliższym czasie będzie, ale rozumiem, że z tego terenu do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich na pewno spływa dużo wniosków i dużo próśb o interwencję. Czy rzeczywiście z województwa lubelskiego tutaj do rzecznika, do Biura Rzecznika spływają prośby o podejmowanie interwencji? Tysiące spraw. Do Biura Rzecznika w tamtym roku, 2021, wpłynęło 75 tysięcy skarg. Skarg z całej Polski. Ja widziałem niedawno rozkład geograficzny i niezwykle dużo skarg jest z Podlasia, z województwa lubelskiego. To są bardzo różne problemy. Problemy pomocy społecznej, problemy edukacyjne, problemy związane z infrastrukturą, bardzo wiele. I dlatego uważam, że na wschodzie Polski powinny być pełnomocnictwa terenowe. Tu oczywiście nie chodzi o to, że osoba mieszkająca na przykład w Podlasiu ma utrudnioną możliwość porozumienia się z rzecznikiem. Może się porozumieć, może przyjechać, ale musi przyjechać do Warszawy. Może wysłać mail, ale często ludzie potrzebują porozmawiać. Ludzie potrzebują siąść i porozmawiać, bo czasami problem da się rozstrzygnąć niekoniecznie w drodze, nie musi być drogi pisemnej. Czasami wystarczy siąść i porozmawiać. I w Warszawie, we Wrocławiu, w Gdańsku, w Katowicach mamy takie punkty przyjęć
ludzi, tak? I bardzo często te problemy się daje rozwiązać w taki sposób, bo czasami ktoś potrzebuje wypowiedzieć swój problem i uzyskać odpowiedź, co może zrobić. To wystarczy, nie trzeba całej tej biurokracji, tak? I dlatego te pełnomocnictwa terenowe, wiem, że dzisiaj mamy okres taki, w którym informacje z jednego miejsca do drugiego można przesłać w sekundę, prawda? Można zadzwonić, można napisać maila, ale z jednej strony mamy bardzo dużo ludzi, którzy nie mają dostępu do tych środków porozumiewania się na odległość, a z drugiej strony mamy bardzo dużo ludzi, którzy po prostu potrzebują przyjść i powiedzieć, patrząc w oczy urzędnikowi, powiedzieć o swoim problemie. I dlatego te pełnomocnictwa są potrzebne. Jeszcze mogę, jeśli mogę, chciałam też zapytać, czy dzisiaj podczas spotkania wybrzmiał też taki temat, który kiedyś się na sesji powiatu pojawił. Chyba nawet pani dyrektor sygnalizowała, że tutaj na terenie powiatu przydałaby się taka placówka opiekuńcza, jeżeli chodzi o nieletnich cudzoziemców, którzy właśnie zdarza się, że są sytuacje, przekraczają granice, być może rzadziej, ale wtedy w tym kontekście była mowa między innymi o placówce, o budynku w Komarnie, że tam ewentualnie. Chciałam zapytać, czy to było dzisiaj też tematem? Rozmawialiśmy o tym z panią dyrektor. Ponieważ z oczywistych powodów region, w którym jesteśmy, ponosi również konsekwencje tego bezdusznego i bestialskiego działania reżimu Łukaszenki, czyli wypychania ludzi przez granicę polsko-białoruską. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, region, w którym jesteśmy, również wykazuje się ogromnym sercem i zaangażowaniem w pomoc uchodźcom z Ukrainy. I dlatego zdarza się, że pewne reguły funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci, one mogą okazać się nie w 100% przystające do potrzeb dzieci uchodźczych. Rozmawialiśmy o tym dzisiaj z panią dyrektor. Będziemy poszukiwać rozwiązań. Oczywiście z jednej strony należy uwzględniać pewną odrębność kulturową, w szczególności tych ludzi, tych dzieci, ale z drugiej strony nie można zapominać o tym, że być może część z nich chce zostać w Polsce, chce zostać w naszym kraju i również potrzebna jest im integracja. I te dwie wartości należy w jakiś sposób wyważyć ze sobą. I rzeczywiście ten problem jest mi znany i ja też z moimi współpracownikami pochylimy się nad tym, jakie najlepsze byłyby rozwiązania w tym zakresie, jakie funkcjonują w innych krajach.